wszystkich kochani. Nazywam się Małgorzata Golonka, pochodzę z Dębicy. To jest, jak ktoś nie wie, województwo podkarpackie. Jezusa poznałam kilka lat temu, ponieważ mój brat i bratowa kilkanaście lat temu właśnie go poznali i ja wtedy tam do nich wstępowałam, chodząc z kościoła, ponieważ pochodzę z rodziny katolickiej. Z początku byłam na nich zła, płakałam, że nie taką wiarę nam rodzice przekazali, ale później jak do nich wstępowałam, coś tak zaczęło we mnie pękać, podobało mi się to. Słyszałam tam dużo rzeczy na temat Jezusa. Jezus nie był mi taki daleki, ponieważ mam trzech synów, przygotowałam ich też do komunii, do bierzmowania, ponieważ męża nie było, bo wyjechał za granicę. Nie w sensie, żeby nas zostawił, ale wyjechał za pracą. Wiedziałam, że Jezus umarł za mnie na krzyżu, że on wszystkie grzechy mi tam darował. Wydawało mi się, że to mi wystarczy, żebym była zbawiona, żeby iść do nieba. Ale później okazało się, że to nie wszystko. Wiecie, kilkanaście lat temu wpadłam w depresję. Depresja ta moja spowodowała, że układ nerwowy zaatakował mi nerwy. Zaczęłam wymiotować, zaczęłam chudnąć, nic nie jadłam, płakałam, wstawałam rano. Życie dla mnie nie było sensu. Zazdrościłam tym ludziom, którzy szli ulicą, że mają jakiś sens życia. Ja wtedy tego nie miałam. I wiecie, poszłam do lekarza, jechałam cały czas na psychotropach, nie mogłam spać, płakałam. I wiecie, pewnego dnia sięgnęłam po alkohol. Najpierw wyspiałam to, co było w domu, wszystkie wina, jakieś tam koniaki, jakieś tam wszystkie alkohole, jakie były. Później zaczęłam teraz w tygodniu jeździć do sklepu. Najpierw kupowałam sobie taką małą butelkę, ale później mi to było mało. Zaczęłam kupować półlitrową butelkę. I tak, wiecie, tak sobie popijałam, sprzątałam, robiłam tam porządki domowe, ale co, dzieci przychodziły ze szkoły i co zostawały. Widok więcej rozpaczy. Matka leżąca w sypialni pijana. Wiecie, zaczęli mi to wypominać, zaczęli mi mówić, że jestem alkoholiczką. Mama mi też to mówiła, bo widziała, co się ze mną dzieje. Na mnie słowo alkoholiczka działało jak płachta na byka. Nigdy nie dałam sobie powiedzieć, że jestem alkoholiczką. Mówiłam, że piję, ponieważ to mi pomaga, jestem po alkoholu rozluźniona. Ale wiecie, trwało to bardzo długo. Pewnego razu już nie mogłam na siebie patrzeć, nie mogłam się po prostu patrzeć, brzydziłam się sama sobą. I wiecie, pewnego razu zaczęłam Boga prosić, Boże, uwolnij mnie od tego. Prosiłam tego Boga też długo, ale wreszcie mówię tak, Boże, jaką ja byłam szczęśliwą sobą, jakbym była trzeźwa, jakbym nie piła. I wiecie, pewnego dnia przyszła do mnie moja bratowa. Ja też jej się wstydziłam, nigdy nie schodziłam na dół, leżałam wtedy pod wpływem alkoholu w sypialni. Usłyszałam ją i wołam tak do niej, Gosia, Gosia, przyjdź. I wtedy, wiecie, przed ludźmi, przed Bogiem wyznałam, jestem alkoholiczką, pomóż mi. Wiecie, ona się wtedy ze mną pomodliła, ja się też tam modliłam tak po swojemu. I ona poszła, dzień się skończył. Minęło 4 dni, pojechałam do sklepu na zakupy, zrobiłam zakupy. Doszłam do lady, patrzę, stoi alkohol koło lady. I tak sobie myślę, a wezmę sobie butelkę, może się przyda. W sumie nie miałam takiej ochoty jak zawsze, ale wzięłam. I wiecie, była to moja ostatnia butelka kupiona w życiu. Robiłam 3 razy podejście do tej butelki. Za każdym razem wylewałam to do kranu. Później wylałam z tej butelki wszystko do kranu. Chciałam wam wszystkim powiedzieć, co Jezus wniósł od tej pory do mojego życia. To, co najbardziej cenię, że Go mam, że Go poznałam, że jest. i że mam taką wolność, że nie bywałam kiedyś wolna, ale takiej wolności jak mam teraz nie miałam nigdy. I z tego miejsca chciałam przeprosić moich synów, którzy może nie zawsze chcieli mieć taką matkę, jak sobie wymarzyli, ale sorry, przebaczcie. Amen. Halleluja. Przyjaciele, to jest bardzo ważna rzecz, która tu została powiedziana i kiedy powiedziała, że ona publicznie powiedziała, publicznie się przyznała, co się stało, coś pękło. Rozumiecie? Coś pękło. Ona się przyznała przed sobą, przed ludźmi, przed Bogiem. Powiedziała, nie daję rady, ale chcę. Wiesz, co to jest? Pokuta. Zawsze przychodzi moc na pokutę. Zawsze.